Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jest Manczu Mistrz. To jest 29. Manczu Mistrz O-Game. I chcę od razu mówić, że trochę się pomału, trochę się wypalam, więc czasami rzadziej są odcinki, więc odcinki są rzadziej, bo trochę się wypalam. Ale teraz chciałbym po prostu tak na luzie, z racji tego, że mam nową planetę Iluminację 06, to chciałbym troszeczkę też poświęcić czasu tej nowej planecie, żeby pokazać, przypomnieć graczom początkującym, jak wygląda rozbudowa nowej planety. Także najpierw Iluminacja 06, moi mili. I mamy maksymalnie 22 tysiące jednostek metalu, kryształu i deuteru. Surowce trzeba wziąć, zrobić i przede wszystkim to trzeba ustawić elektrownię słoneczną na wyższym poziomie. Wobec tego ani rusz, a każdą planetę jest osobna, trzeba po kolei spokojnie rozbudowywać i rozwijać. Także technologie. Tutaj 52 sekundy do poziomu 5 elektrowni słonecznej, bo póki co to tylko taką mogę wybudować elektrownię na iluminacji 6. Także spoko. W międzyczasie wejdę na iluminację 05 i też tutaj jest ładnie jest. Tutaj rozwiniemy kopalnię kryształów. Rozwijamy. 3 minuty 55 sekund. Tak jest. Także teraz iluminacja 06. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Wykonano. Kopalnię kryształu. Kopalnię kryształu rozwijamy. 16 sekund, 10 sekund, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Także tego jest i wykonano. No na początku, w początkowych levelach, w początkowych poziomach budynków, technologii, statków, to szybko się wykonuje, ale im wyższy poziom, niestety, moi mili, to przypominam, im wyższy poziom, to tym więcej czasu zużywa gra na rozwijanie technologii i budynków, tak? Teraz kopalnia metalu. Tutaj to plus 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wykonano. Tak jest. Ja od razu pozdrawiam gracza Lazy Frog, bo on pisał mi na czacie sojuszu Lazy Frog pisał: Malczu, dlaczego już nie nagrywasz poradników? Bo nie mam ochoty. Niestety. Nie mam ochoty. Znaczy teraz mam ochotę, ale jak nie mam ochoty, no to po co na siłę nagrywać, nie? Żeby to tylko było odwrotne, nie? Jak się nie ma ochoty, to się nie nagrywa, no proste, tak? Teraz mam ochotę, więc teraz nagrywam. Ale po prostu też powiem wam szczerze, że z tym jest trudne jest z tym, bo to już bardzo dużo odcinków nakręciłem i bardzo dużo aspektów pokazałem. Ja wiem, że pewnie ktoś tam znajdzie, ale to, albo tamto. I od razu mówię, Crysis, na użytkowników forum Crysis. Słuchaj, ja nie nagrywam muzyki do gry z zakładki. Ja dodaję ścieżkę dźwiękową w programie przy montowaniu filmiku. Więc to, niestety pomyliłeś się ostatnio. I opisałeś mnie, że dodaję, że kręcę muzykę z zakładek na forum do gry i to jest błąd.
A poza tym, ja mam w dupie, kurde, te wszystkie systemowe, schematowe myślenie i produkowanie. Ja mam swój styl i tego swojego stylu będę się trzymał i chcę po prostu zaistnieć czymś oryginalnym. Może to nie ma zbytnio scenariusza, zbytnio reżyserii, zbytnio montażu, ale ja chcę być po prostu sobą. Mam swój styl i tego się trzymam. I proszę cię, Krizis, nie gadaj mi już o tym, że to tamtkie powinno być takie, to tamto. Nie! Tutaj się liczy tylko relaks, zabawa i szacunek. Dobra, to wracamy do gry. Pozdro, Krizis. Pozdrawiam też forum OGame od Gameforge'a i wszystkich moderatorów, użytkowników, głupszych, mądrzejszych, różnie z tym bywa. Pozdrawiam wszystkich z forum OGame. Cześć chłopaki, kocham was, może w przyszłości coś jeszcze zainicjuję na OGame forum, zobaczymy. Także pozdrawiam wszystkich z forum OGame, a teraz cześć i czołem. Kluski z rosołem. Dobra, to teraz ulepszamy magazyn metalu. 2 minuty, dobra. Tak jest. 2 minuty. Obrona. Stacja. Fabryka robotów jest pełna, kolejka jest pełna, tak? A to 2 minuty, to jeszcze to następnym razem. To teraz skupię się na kręceniu iluminacji 06. Zobaczymy. A teraz wejdę na iluminację 01, planetę matkę. Rozwinę fabrykę robotów. No i widzicie tutaj 12 poziom i 1 godzina i 6 minut do rozwoju. No to kurde, widzicie, tak jak mówiłem, im wyższy poziom rozwojowy jednostki budującej lub technologii, to tym więcej się to nam czasu zajmuje. Surowce. A 250. Buduj. 24 minuty. A teraz wybuduję po kolei obronę. No to nawet ładnie, Ciężkie dzieło laserowe rozwiniemy. Pyk. Tak jest. Badania, zobaczymy. Tutaj niestety nic nie możemy rozwinąć, bo wszystko jest wyczerpane. Nie ma dostatecznej ilości surowców, moi kochani. Nie ma dostatecznej ilości surowców, moi kochani. A teraz stacja. A to jeszcze. Niestety. Stocznia. Niestety za mało surowców. Także niestety. Kwota. No. Będę mógł, to muszę rozwinąć duże transportery, kurde, bo mi poniszczyły cwaniaki, kurde. Luminusy 2. Stocznia. Tutaj duży transport. To mi tam 244 surowce. Energia, kurde.
pewnie zniszczyli. Pewnie zniszczyli satelity słoneczne. To jest fajna sfera. Sfera pieprzana, kurde. I tu niszczą. Atakują mnie. Zaprawdę powiadam wam! Kurde! Ogień to jest przyszłość! Kurde! Tak sobie pozwolę na taką głupotkę teraz. Trochę głupotki też jest przydatna. No bo w sumie różni ludzie w różnych sytuacjach głoszą różne prawidłowości, a głupotki też są ważne. Dobra, tutaj się rozwija. Badania. Niestety nie mam, nie mogę. Obronę. Rozwinę. Może trochę porozwijam iluminację z LWA. Także tak jest. Surowce. No to zmienić. To się rozwija. Iluminacja. 0,6. Surowce. Jeszcze raz. Jeszcze raz elektrownię słoneczną rozwinę. Kolejka jest pewna. No i także. Także teraz iluminacji 0,3. Tutaj rozwiniemy zbiornik routeru. I budujemy 900 i ileś tam satelit słoneczny. I obrona. Dobra. Poszło. Dobrze, no to moi mili kochani widzowie, z mojej strony to by było na tyle. Żegnam i pozdrawiam użytkowników forum OGame oraz użytkowników YouTube'a. I zapraszam do lajkowania, komentowania filmiku na YouTubie pod filmikiem i na forum OGame i na YouTubie pod filmem. Zapraszam. To byłem ja, czyli Malczumisz, a to było Malczumisz OGame, odcinek 29.